Hejka! Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w czwartym odcinku wrześniowego vloga. Lekcje, no niestety jeszcze nie są na dzisiaj skończone. Jeszcze mam teraz dwa hisy w sumie za 10 minut, więc powinnam wychodzić do szkoły, ale dobra, ta minuta, jak później wiele nic się nie stanie. Ale już za tydzień będzie zmiana planu, w sensie od poniedziałku przyszłego już jest zmiana planu. No i hisy z czwartku po przerwie obiadowej będą na piątek rano. Z jednej strony to lepiej, bo będę kończyła szybko zajęcia w czwartki, czyli o 13.40, ale z drugiej w piątki miałam na 9.15, na 9.10, a tak będę miała na 7.25. I ja nie wiem, co wolę. Czy po prostu sobie dłużej pospać po prostu w piątek. Chyba bym wolała jednak dzisiaj mieć hisy normalnie w czwartki. Ale dobra, już nieważne, tego ja nie zmienię, no trudno. A tak to dzisiaj jest piękny dzień. Nie no, w sumie, bo wcześniej ładniej. Ale i tak się umówiamy z siostrą i pójdziemy gdzieś do miasta, także zabieram Was razem, oczywiście po lekcjach ze sobą. A teraz mogę w sumie pododować kamerę, bo widzę, że już no ją teraz mocno eksploatowałam przez ostatnie 3 dni, w sensie wtedy co vlogi nagrywałam, no i od wtedy jej nie ładowałam ani razu, także nie chcę, żeby wiecie, jakby mi padła, jakby będę chciała na przykład wyjść na miasto. W ogóle chciałam być w tym roku taka sprytna i nie kupować zeszytów żadnych, i tak jak wczoraj już jeden kupiłam do matematyki. Ale właśnie ogarnęłam, że skończyłam w sumie zeszłoroczny zeszyt z hisu. No i teraz no nie wiem, co robić, bo mam zaraz lekcję i nie mam w czym pisać. Jakieś tam pewnie kartki wezmę. I teraz po prostu w weekend muszę wziąć zeszyty z domu, bo w domu mam pełno zeszytów jeszcze z podstawówki nawet. A nie chcę się ich wyrzucać i marnować. Skończyłam lekcję. W sumie his zapowiada się dość miło. Ale nie będę teraz o szkole mówiła, bo mamy tutaj ciekawsze tematy do obgadania. A mianowicie, no zbliża się wielkimi krokami moja 18. No i w zeszłym roku moja siostra postanowiła zrobić mi niespodziankę. W sumie link do zeszłorocznej niespodzianki macie w opisie. A polegała ona na tym, że po prostu jakby wy, moi kochani widzowie, no zrobiliście dla mnie coś niesamowitego. I w tym roku moja siostra też planuje coś tam zrobić, jeszcze nie wiem co, ale generalnie, żeby jakby Was nakierować, to macie w opisie link do grupki tej urodzinowej, nawet nie wiem, jak ona się nazywa, ta grupka. Ale w zeszłym roku było mi naprawdę bardzo miło, że taki filmik dla mnie stworzyliście. Nie no, to był piękny prezent. No i jeszcze druga informacja jest o kolejnej grupce. Jeżeli jesteście na grupce Skrzynki Katarzynki, no to na przykład dzisiaj mieliście taki profit, bo wrzuciłam filmik paranaście minut wcześniej przed premierą. Więc jeżeli chcecie tak też czasami filmiki sobie obejrzeć, no to zapraszam Was na grupkę Skrzynki Katarzynki. No i zaraz już normalnie opublikuję filmik. Trochę mnie smuci, bo zepsuła się pogoda. Wcześniej było piękne, bezchmurne niebo. To nie, teraz pełno chmur i słońce no za chmurami. Trochę szkoda, bo chciałam ponagrywać, ale i tak to mnie nie powstrzyma. I tak jestem dalej umówiona z siostrą, lustrzanka naładowana, kamera też. No i idziemy na spacer. Mam na jutro coś tam do zrobienia, ale jakby no nie chcę się tego robić teraz. Bo tego w sumie jest dość mało, szybko mi to zajmie, mało czasu mi to zajmie, więc zrobię to na spokojnie wieczorkiem. Teraz trochę poodpoczywam, no i muszę już powoli jechać w kierunku centrum do siostry. I też nie pokazałam Wam trzech rzeczy, które wczoraj kupiłam, a po prostu schowałam je do lodówki, bo jak wychodziłam tam, wiecie, do galerii jechałam, to nie chciałam, żeby mi się nowe jogurty zepsuły, także mogę Wam teraz tego hola uzupełnić. Idziemy do lodówki, idziemy, idziemy. Już w sumie jeden serek zjadam, to była kaszka. A tutaj jeszcze mam, tak, no to akurat Wam pokazywałam. Ale tu jest jeszcze montę z jakąś w ogóle naklejką i borówki amerykańskie. Póki jeszcze są, to skorzystałam i kupiłam, bo serio, uwielbiam borówki. I taki fun fact o mnie, jak byłam mała, nie lubiłam montę, serio, nienawidziłam. Ojej nie, dlaczego mój telefon cały czas ma zapalony ten ekran? Nie naładuje mi się wtedy tak szybko. No ale dobra. I właśnie jak mam mała, nie lubiłam tego montę, bo w sumie miałam uczulenie na orzechy, ale razi, na orzechy laskowe. No ale jakoś tak z biegiem czasu i też jak byłam mała, nutelli nie jadłam, bo po prostu się bałam orzechów. No ale tam właśnie z biegiem czasu jakoś tak to się wszystko unormowało.
Chyba mam tam dalej jakieś tam małe uczulenie na orzechy laskowe, ale jakby mi się to nie pogłębiło, no i normalnie załóżmy, mogę zjeść sobie Nutellę, mogę zjeść Montę. Chociaż wydaje mi się, że na przykład w Nutelli kiedyś było więcej orzechów. Albo po prostu jakbym byłam bardziej na nie wyczulona. A teraz mam takie, że a, już nawet ich nie czuję. Chociaż Nutella w Niemczech jest mocniej orzechowa. Więc może faktycznie coś się zmieniło. I tak właśnie ogarnęłam, że mogłabym coś zjeść na obiad i pójść na stołówkę. Ale przez pół godziny po wydawaniu jedzenia zapomniałam po prostu o tym, bo skończyłam dość późno lekcję. Zajęłam się po prostu YouTube'em i no, zapomniałam o jedzeniu. Ale mam tu jakieś tam swoje w lodówce, a ciebie w lodówce też, no i w szafce. Z wczorajszego, no, hola, którego, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to macie tutaj albo tutaj odnośnik. I taki szybki update odnośnie moich zębów. W sumie już czuję się z nimi dobrze, podobają mi się i jakoś tak wreszcie mogę się znowu normalnie uśmiechać. Jeju, co ja właśnie odkryłam? Poszłam razem dół na nowe piętro, to znaczy tam kiedyś była szkoła podstawowa, ale oni się wynieśli. W zeszłym roku tam było pusto, a w tym roku zrobili pokoje, no bo jest pełno nowych pierwszych klas. Jejku, ale jestem... Ale mam zadyszkę, bo biegłam od łazienki tamtej, którą wam zaraz pokażę, i pokoje do pokoju po kamerę. Także idziemy zwiedzać. Dla porównania, tak wygląda nasz korytarz. I teraz idziemy na dół, do nowych pokoi. A tak wygląda korytarz tutaj na samym dole. I idziemy do łazienki, która serio jest epicka. Tu są łazienki. O, są trzy kabiny, czyli tyle samo ile u nas. Ale patrzcie na to. Jakie tu jest lustro wielkie, jakie tu są nowe, piękne umywalki, kafelki. Zero grzyba. Jeju, super. I w ogóle są cztery prysznice. I patrzcie, jakie one są piękne, nowiutkie. Te prysznice i w ogóle łazienka wygląda jak w jakimś hotelu, a nie w internacie. Jeju, zazdro. Żeby była symbolika, to trzeba odwiedzić pokój 14. A to są takie stare łóżka. O jene. I meble takie też stare, ale drzwi trzaskają. Przed chwilą widziałam ładniejszy pokój, także pokój 14 no nie zachwyca. Ale przynajmniej panele są nowiutkie. A tu jest inny pokój dziewczyn, które właśnie poznałam. No i tutaj już są bardzo ładne meble. W sensie takie, wiecie, no jasny, brązowy, a nie takie ciemne. Ja akurat preferuję właśnie jasne deski. I tu wygląda to tak. I w ogóle fajnie, bo są białe ściany, a nie jakieś zielone. Tylko też jakby zależy od pokoju, jakie są materace. Na przykład ten jest w sumie spoko, ale ten to taki już, no, średnio bym powiedziała. No i patrz na sufit. Normalne lampy, a nie świetlówki. Ej, serio zazdroszczę im! No i tutaj kolejny ciemny pokój. Ale w sumie ja preferuję też pokoje z drugiej strony, no bo tutaj jest widok na szkołę. Jak się wstanie, to się widzi basen albo internat. A z mojej strony widać, wiecie, taki ten parczek, zachody. Także no ja wolę akurat tą moją stronę, że tak powiem, zachodnią. I bardzo mi się drzwi podobają. I też mają ten zamek tutaj taki wbudowany. I patrzcie na to! Każde światło działa niezależnie. Super! Jak chce się uczyć wieczorem czy coś, to serio wygodne. No i mogę wam pokazać przy okazji pokój wychowawców. No bo jest otwarty, tutaj jeszcze nikogo nie ma, także wiecie, na spokojnie. To są takie dwa wielkie biurka, no i szafy. Ale u mnie na piętrze, w ogóle co się dzieje ze strością, nie wiem, normalnie jeszcze jest taka, jakby, taka jest normalnie kanapa. Ale tutaj pewnie też będzie potem. I tu jeszcze takie okienko. Pozwiedzałam już na dole wszystkie pokoje. Część jest serio zarąbista, druga tak zależy, ale serio łazienka. Ja dalej nie mogę uwierzyć w to, co zobaczyłam. A teraz pora wracać do siebie i jechać do siostry, bo już jest prawie 18, a jestem umówiona na 18. Także szybko pakuję sprzęt i jadę. Z wielką niechęcią wróciłam do internatu. Z niechęcią, bo po prostu jutro szkoła rano i trzeba wstać. Chociaż teraz mam w tym tygodniu jeszcze na 9:10, to przynajmniej się wyśpię. Zaraz muszę zrobić jakieś tam zadanie domowe z angielskiego. I no, póki co tyle. Wreszcie podłączyłam drukarkę, także jak będę potrzebowała coś już wydrukować na poniedziałek czy coś tam, no to wreszcie ją mam ogarniętą. Jedynie nie mamy ryzy papieru. No to trzeba będzie jeszcze dokupić. Ja się już wykąpałam, dalej się nie mogę zabrać do lekcji.
no może dlatego, że to jest pierwszy tydzień szkoły, ale już wolę zakończyć tego vloga, żeby wiecie, jakby się skupić na tym, no co jest ważne. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie łapeczkę w górę na zachętę i jako nagrodę za dzienne vlogi. No i do zobaczonka. Pa, pa!